To jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Wyższych Szkół Bankowych. Ja się nazywam Joanna Cieślak-Ospalska, razem ze mną Joanna Rajang. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Joanna, dzisiaj porozmawiamy o takim temacie, który wydawałoby się jest bardzo miły, bo świąteczny, no ale okaże się, że nie do końca. O tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę, ale zanim do tego przejdziemy, to kilka słów wprowadzenia. Joanna Rajang, dyrektor zarządzająca w firmie Personal System, certyfikowana coach International Coach Federation, doktor psychologii, psycholog biznesu od ponad 25 lat, a także wykładowczyni na studiach podyplomowych na kierunkach psychologia w biznesie, coaching i zasobami, zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów. No więc właśnie, ten przyjemny temat, który powinien nam się kojarzyć z goździkami, jabłkami, choinką, czyli temat świąteczny, spokój i przyjemność. Ale zdaje się, że nie zawsze tak jest. No tak, oczywiście jak rozmawiamy o takim świętach czy okresie świątecznym, mamy same dobre skojarzenia. Oczywiście pewno taki obszar psychologii, gdzie te dobre skojarzenia ze świętami są również, mógłby być tematem naszej dzisiejszej eksploracji ze względu chociażby na przyjmowanie zapachów i tego, jakie stany emocjonalne wynikają z pewnych zapachów, skojarzeń i doświadczeń. Ale jak rozumiem, dzisiaj chcemy trochę się zająć takim obszarem, który powoduje, że wcale nierzadko ludzie świąt się boją. Czyli są takie sytuacje, kiedy jak sobie pomyślę o moich świętach przez ostatnie ileś lat i myślę, co ja będę robić w najbliższe święta, to rzeczywiście myślę sobie, może lepiej zrezygnuję z tych świąt, czy jakby sama myśl o świętach wywołuje emocje negatywne. I chyba trochę chcemy, może nie o samych emocjach negatywnych, co o tym, jak sobie radzić w różnych takich sytuacjach, które... No jak rozegrać, mogłabym chyba powiedzieć, tę sytuację tak, żeby każde następne święta nie wywoływały w nas emocji negatywnych, a raczej przynajmniej budziły taką ciekawość, zobaczymy jak będzie w tym roku i jak będą ludzie reagować. Kiedy jest ten pierwszy moment w ciągu roku, że my zaczynamy się świętami stresować i tym, co nas w trakcie świąt spotyka? Już przy świątecznym stole, czy trochę wcześniej? No oczywiście, Asiu, ja mogę ten temat dzisiaj złapać z takiej perspektywy psychologii asertywności, czyli takiego psychicznego zadbania o siebie w relacji z drugim człowiekiem, bo myślę sobie, że są takie obszary, oczywiście kiedy się na przykład denerwuję o to, czy ja zdążę kupić prezenty w sensie logistycznym, więc pewno trzeba by się zająć zarządzaniem czasem swoim, tak? Albo skąd wziąć kasę na to, więc pewno zarządzanie budżetem, a z takiej perspektywy asertywności, to rzeczywiście takie momenty, które już są właśnie z takiego pogranicza, czy ja umiem zadbać o siebie, to są momenty, kiedy ktoś nas się pyta o prezenty, o to, co byśmy chcieli na święta, albo my się pytamy kogoś, jaki prezent tobie kupić. I dla mnie absolutnie, w ogóle całe święta i ten okres świąteczny, to jest taka skarbnica doświadczania siebie z perspektywy asertywności i na ile ja asertywną jestem. I mam poczucie, że wszystkie odsłony asertywności gdzieś wyostrzają się właśnie z perspektywy świąt, a chyba dokładniej rzecz ujmując, relacji, zależności rodzinnych i w związku z tym umiejętności zadbania o siebie. I ten pierwszy moment to dla mnie jest moment właśnie, jak na przykład idę i się pytam, albo dzwonię do cioci Ludki, albo babci Marysi i się pytam, co byś chciała babciu na święta. No i wtedy babcia mówi, dziecko, ja już nic nie potrzebuję. I to jest taki moment, który z punktu widzenia asertywności, on dotyczy naszych umiejętności komunikowania, albo bym powiedziała gotowości do komunikowania własnych potrzeb. Czyli jest tutaj wątek, czy ja w ogóle daję sobie prawo do tego, żeby te potrzeby mieć.
Druga rzecz, czy ja daję sobie prawo do tego, żeby te potrzeby komunikować? Czy to jest okej, że ja chcę, czy to jest okej, że ja mówię o tych potrzebach? I pojawia się jeszcze wątek taki, o jakiej potrzebie, czy tutaj wprost by powiedzieć, o jakim prezencie powinnam powiedzieć. To się wiąże z takim wątkiem asertywności, czy mam prawo prosić, czy przynajmniej mówić o marzeniach, potrzebach, niezależnie od tego, jakie one są. No i oczywiście asertywność jasno wyjaśnia tą kwestię, że osoba asertywna to ta, która rzeczywiście daje sobie prawo do posiadania tych potrzeb, czyli gdzieś na podłożu serca, chyba bardziej niż głowy, mam prawo mieć potrzeby w ogóle. Ja, może to brzmi dziwnie, natomiast jak na co dzień pracuję z ludźmi w tym obszarze asertywności, to mnie już nie dziwi to, że wielu z nas po prostu nie daje sobie prawa, żeby chcieć, już abstrahując od tego, czy o tych swoich chęciach w ogóle komukolwiek mówi. Więc pierwszy moment, który tak naprawdę jest spotkaniem ze sobą, to jest, czy ja w ogóle przy okazji świąt myślałam o tym, co bym chciała, jakie są moje pragnienia. Niezależnie od tego, czy ktoś mi to da, czy nie da, bo osoba asertywna daje jednak innym prawo do odmowy, czyli żeby nie spełniał ktoś naszych potrzeb i próśb, ale samo ich posiadanie jest już w sumie dla niektórych wyzwaniem. No a druga rzecz, czy w ogóle je zakomunikuję, nie? Więc jeśli pytasz, Asiu, o ten pierwszy moment, to jest rzeczywiście moment takiego spotkania ze swoimi potrzebami, pragnieniami, marzeniami, niezależnie od tego, jakie fundusze są na to potrzebne. No więc, bo o ile rozumiem to, że czasem nie dajemy sobie, czy pracujemy nad tym, żeby pozwalać sobie na to, żeby mieć potrzeby, żeby siebie samych doceniać, to zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie popracować nad tym, żeby również o tym mówić, bo jednak w przypadku prezentów mówimy komuś o naszej potrzebie, o tym, że chcielibyśmy, czy marzeniu, czy tym, co chcielibyśmy otrzymać i możemy sobie zdawać sprawę z tego, że ta druga osoba może mieć potem problem ze zrealizowaniem tego prezentu z różnych powodów, tak, mogą być finansowe, logistyczne, jakiekolwiek inne. Może tu jest też taki troszeczkę stres. Teoretycznie powiedziałabym ci, co chcę, ale wiem, że dla ciebie to może być problem. Tak, no i tutaj w zasadzie dotykasz, Asiu, takiej kwestii, która dla mnie w asertywności właśnie pokazuje, gdzie jest nasza asertywna słabość, ale prowokacyjnie to bym powiedziała, że my, myśląc w taki sposób, stawiamy siebie wyżej niż odbiorcę naszego komunikatu. A dlaczego? Dlatego, że zapytałam, oczywiście to nie pytanie, ale w imię jakiej zasady decydujesz za kogoś, jaką emocję w nim wywoła twoja prośba, tak? Czyli my właśnie decydując się na wypowiedzenie czy nie, jakby wróżymy stan emocjonalny odbiorcy tego komunikatu, czyli tak jakbyśmy wiedzieli lepiej, co ktoś odczuje i jak będzie chciał do tego podejść. I w rzeczywistości, i to ja teraz powiem, to chyba grubo zabrzmi, ale tak to z asertywnością jest, że odbieramy komuś prawo do decydowania o sobie, bo przecież może być tak, że w twoim myśleniu to ta twoja prośba, czy ta prośba w zasadzie to jest wyrażenie potrzeby, tak? To nie jest, tam nie ma nawet oczekiwania, że ja spełnię tą potrzebę, tak? Ta twoja potrzeba w twoim myśleniu może być bardzo trudna do zaspokojenia, ale dla mnie może już nie. A może właśnie będzie to coś, co bardzo będę chciała zrobić. Pamiętam takie badania w psychologii, które dowiodły temu, że najlepiej czujemy się w tych związkach, w których jest równowaga w relacji między braniem i dawaniem. I to, co ciekawsze, to jest, że czujemy się nieszczęśliwi nie tylko w związku, w którym dajemy więcej niż dostajemy, co jest takie dość naturalne, żeby tak to rozumieć, ale to, co ciekawe, czujemy się nieszczęśliwi również w związkach, w których
dostajemy więcej niż dajemy. I dlaczego to przywołuję? Dlatego, że przecież może być tak, że jak kiedyś wyrazisz tą może dużą dla ciebie potrzebę, to pragnienie i to marzenie, to może dla mnie będzie to okazja na ogromną ulgę, że będę mogła w jakiś sposób zrównoważyć w naszej relacji to branie i dawanie i poczuję się na równi, więc poczuję się też lepiej w relacji. Może mówię o pewnych skrajnościach, a może jednak nie. W każdym razie dla mnie sprawa jest czysta. W asertywności jest tak, że ja nie decyduję za odbiorcę moich zachowań, jaka będzie jego reakcja na mój tekst. Tylko daje komuś prawo do tego, żeby zdecydował po swojemu. W moim wyrażeniu potrzeby, tego, co ja w liście do gwiazdora, zauważmy, nie, a nie cioci Marysi, wujka Stefana, napiszę, to, co tam jest, to nie jest, spodziewam się, że to wszystko dostanę, bo inaczej będzie słabo między nami, tak? To jest wyrażenie marzeń. Moja córka, pisząc w tym roku list do gwiazdora, napisała o rzeczy, której wie, że nie dostanie. Oczywiście cień nadziei zawsze jest, po to pisze. Ale jej świadomość, że gwiazdor jej nie przyniesie drugiego pieska, jest absolutnie duża. Niemniej jednak ja się cieszę, że ona to napisała, ponieważ w ten sposób ja wiem, jaka jest siła tej jej potrzeby. I może dzisiaj jej nie spełnię, ale może spełnię ją za 2 lata, 3. Może będzie po prostu tylko informacją. Więc jakby zgadzam się z tym, że my nie chcemy naszymi marzeniami nikogo skrzywdzić, nie chcemy wprowadzić sytuację trudną, to jednak chcę powiedzieć, że w asertywności nie mówimy o żądaniu, mówimy o wyrażeniu potrzeby. Inna perspektywa to jest taka, że ktoś nie wyraża potrzeb i czujemy się bezradni. Czyli czujemy się źle w sytuacji, kiedy nie mamy sami pomysłu, a naprawdę chcielibyśmy komuś dać coś, co go ucieszy. Więc zachęcam chyba nas wszystkich do tego, żeby trochę spojrzeć z innej niż zwykle perspektywy na to wyrażanie potrzeb przy okazji świąt. Ja też właśnie się zastanawiałam, co w sytuacji, kiedy może jeszcze ten aspekt pozwolenia sobie na posiadanie marzeń czy pragnień u nas nie jest rozwinięty, bo być może jednak nad tym też powinniśmy popracować. Czy można to zrobić w ogóle? W jaki sposób? Jeżeli ja sama nie pozwalam sobie na to, żeby mieć marzenia. To znaczy, myślę, że tu kilka wątków odgrywa rolę. Pierwsza kwestia jest w tym, że my trochę nie jesteśmy wychowywani w duchu, że mamy prawo tak po prostu zadbać o siebie, czyli że w zasadzie my odpowiadamy za własne pragnienia, a nie za pragnienia innych. Natomiast z punktu widzenia asertywności dajemy innym wszystkim prawo do zadbania o swoje pragnienia. Więc myślę sobie, że pierwszy moment to jest po prostu wychowanie i taka kolizja, to w sumie nie stoi w kolizji, ale jakoś dziwnie się to stawia nam w taki sposób. Między empatia a zadbanie o siebie, czyli dość dobrze się plasuje emocja, powiedzmy, empatii, tutaj rozumianej pewne jako takie zrozumienie drugiej strony i zadbanie o drugą stronę, bo rozumiem, jakby to było ze sobą sklejone, a przecież w rzeczywistości jest tak, że ja mogę bardzo rozumieć twoje potrzeby, również bardzo rozumiem swoje potrzeby i ponieważ one stoją w pewnej kolizji,
to potrzebujemy się spotkać i znaleźć takie rozwiązanie, przy którym ty zadbasz o siebie, a ja zadbam o siebie, tak? W przypadku świąt to jest dość prosta sprawa, no nie ma obowiązku prezentów w ogóle, więc to nie jest kwestia tego, czy ja muszę tobie zrobić prezent, czy ja chcę tobie zrobić prezent, tak? Chociaż ta kwestia oczywiście też w myśl hasła empatia, uczone są dzieci, że na siłę zrób babuni prezent i to dziecko nie rozumiejąc dlaczego ma to chcieć tak naprawdę, tak? Więc myślę sobie, że zaczynamy od takiego okresu w sumie uczenia dziecka rozróżniania między empatią, a może empatią względem innych i empatią względem siebie, czyli też przyjrzenia się swoim potrzebom i rozumienia siebie. Tak jak zadbam o ciebie i twój stan emocjonalny, to pytanie, kto zadba o mój? I co, mam mieć do ciebie pretensje, że ty o mój nie zadbałaś? Może dla prostoty niech każdy zadba o swój. Tak by było idealnie. A drugi punkt, który pewnie jest takim punktem powodującym u nas stres, to jest w ogóle fakt, że no właśnie musimy, a może nie musimy spotykać się przy świątecznym stole. Nie dla każdego jest to miłe wydarzenie, natomiast często pojawiamy się przy tych świątecznych stołach, chociaż tak na dobrą sprawę chcielibyśmy być zupełnie gdzie indziej. Możemy sobie pozwolić na to, żeby zrobić święta po swojemu? Tak, i to jest taki wątek, który rzeczywiście chyba najtrudniejszy jest ze względu na taki przekaz pokoleniowy, że święta się spędza z rodziną, tak? I teraz cały problem polega na tym, że jeśli my rozważamy to z perspektywy takiego schematu, takiej zasady, takiej legendy może, to trudno, żeby ktoś, kto ma inną potrzebę niż siedzieć przy świątecznym stole, trudno, żeby to odebrał i usłyszał wszystko to, co w rzeczywistości tam pod spodem jest. I teraz myślę o tym, że jak odmawiamy rodzicom wspólnych świąt, to dość trudno jest, żeby oni to zaakceptowali. To znaczy wyboru pewno nie mają, jak już jesteśmy pełnoletni. Niemniej jednak nie dziwi mnie, że cierpią z tego powodu. Tylko, że najgorsze jest, że swoje cierpienie komunikują językiem, no wiesz, jak możesz w święta nie być z nami. A gdyby rodzice zaczęli komunikować to językiem, dlaczego mi zależy, co jest moją potrzebą, kiedy myślę o tym, że czekam na ciebie w święta, to w ogóle być może nasze decyzje byłyby inne. Jeśli by dziecko, dorosły już człowiek też czasami, tak, usłyszało, że istota w tym, że ciągle mi brakuje rozmów z tobą, a święta są okazją do tego, to o ile łatwiej zadbać o to, żeby obie strony zaspokoiły swoje potrzeby, ponieważ wtedy mogę pomyśleć, a ja chcę wyjechać i może inaczej zorganizujemy w takim razie czas po świętach albo dwa kolejne weekendy zorganizuję tak, żeby mamo, tato być wyłącznie z tobą i pogadać sobie, tak? I to jest jakby dla mnie jedna perspektywa związana z tym zadbaniem o swoje potrzeby. W moim przekonaniu robienie czegoś wbrew sobie nie jest dobre dla żadnej ze stron. Dlatego, że my oczywiście mamy poczucie, że zadbaliśmy o siebie, dobra, wyjechaliśmy na wakacje albo z własną rodziną siedzimy przy wigilijnym stole i mamy poczucie, że zadbaliśmy, ale myśl o tym, jak odbiera to druga strona, to jest też coś, co nam utrudnia może spokojne siedzenie przy tym stole, tak? Więc chyba dużo lepiej jest, żeby otworzyć taką komunikację przed świętami i pogadać o tym, na czym w ramach tej legendy, zasady, czy jak to nazwać, czego w zasadzie od siebie
oczekujemy, czy czego potrzebujemy. Natomiast no, z punktu widzenia asertywności absolutnie mamy prawo zadbać o swój komfort. Warto tylko zadać sobie pytanie, kiedy rzeczywiście ten komfort będzie. I to dotyczy obu stron, bo mówiłaś o dzieciach, które być może będą chciały spędzić święta inaczej, ale przecież dorośli, którzy byli przyzwyczajeni do tego, że co roku organizują święta, stoją przy garach, gotują, przygotowują, sprzątają i tak dalej, też mogą w pewnym momencie powiedzieć, że no wybaczcie, ale już nie, już nam się nie chce, jesteśmy zmęczeni, wyjeżdżamy w święta, a wy możecie sobie zorganizować po swojemu i to też jest okej. Okay. Tak, i w sumie mówisz, Asiu, to o dwóch aspektach, bo jeden aspekt to jest taki, chcemy wyjechać, a drugi aspekt asertywności to jest taki, czy ci rodzice w końcu są w stanie zadbać o siebie, żeby zostać, ale przy garach nie stać, tak? I to jest też taka rzecz, że nagle się młody człowiek dowiaduje z środowiska plotkarskiego, że mama narzekała na to, że jest wołem roboczym na święta, ale niestety on sam jakoś się nie dowiedział, że mamie zależałoby na pomocy, ponieważ mama liczyła, że syn będzie czytał w myślach. I tutaj w tym aspekcie trzeba uczciwie powiedzieć, że czytanie w myślach i asertywność to są zupełnie dwie różne kwestie, że w asertywności mówimy o jednak werbalizacji swoich potrzeb, a nie oczekiwaniu, że ludzie będą czytali w myślach i będą no w zasadzie decydowali za nas o tym, co myślimy. Dlatego pewno, oczywiście możemy, każda ze stron może odmówić, może powiedzieć w tym roku chcę sama z waszym tatą, tak, spędzić święta i wszystko, co jest związane z tymi świętami, jakby chcę, żeby nie, jakby nie potrzebuję tego. Być może jest to związane z tym, że nie umiem odejść od garów, kiedy wiem, że będziecie, ale póki nie umiem, to chcę to w taki sposób załatwić, tak? Więc obu stron absolutnie dotyczy ta możliwość zadbania o siebie i powiedzenia nie na święta wspólne. Mamy sytuację taką, że ustaliliśmy, że święta będą w tym roku wspólne, spotkamy się razem przy świątecznym stole i gdzieś między pewnie kolędami a piosenkami wiemy już podskórnie albo znamy z doświadczenia, że będą czyhały na nas różne pytania typu, a kiedy w końcu wyjdziesz za mąż albo się ożenisz, a jak tam chłopak? Bo dziewczyna, a dzieci to już czy jeszcze, no ile możesz czekać? A ta praca to taka trochę słaba, może czas ją zmienić. Jestem w stanie intuicyjnie odczuć emocje, które ma osoba, która słyszy takie pytania. Jak ty jako psycholog byś je zdefiniowała? Te wszystkie reakcje, to bym powiedziała, to jest właśnie spektrum naszych możliwości asertywnych. Tak? Mamy tam wyrażanie opinii, mamy tam wyrażanie krytyki, bo nie wspomniałaś o takich sytuacjach, o Jezus, Asiu, a jak ci się przytyło? Albo, ale ten twój Krzysiu to jednak troszkę niegrzeczny jest na przykład, tak? Czyli jeszcze takie wprost, bym powiedziała, uwagi krytyczne się pojawiają, oprócz tych takich pytań, które, no uwaga, no, których nie chcemy słyszeć. I tutaj rzeczywiście z perspektywy asertywności jest o czym rozmawiać, dlatego że taką podstawą bycia asertywnym jest uznanie, że ludzie mają prawo do swoich poglądów, do wyrażania tych poglądów mają prawo, że problem w sumie jest w tym, jak my odbierzemy dany komunikat. Ja bym specjalnie nie nastawiała się na to, że jestem w stanie doprowadzić moją rodzinę do takiej sytuacji, w której się ciocia Mariolka, wujek Krzysiu opanują z pewnymi pytaniami czy też z pewnymi komentarzami. Ja w twoim wieku miałam dwójkę dzieci.
Tak, mówi na przykład. Więc ja bym się raczej nie łudziła i pewno nie o to chodzi, żeby siedzieć na tych świętach i diagnozować połowę rodziny, jak to niewłaściwie się zachowuje, a to, co może pomóc, to chcę powiedzieć, że absolutnie osoby asertywne mają prawo wyrażać swoje poglądy. Kwestia, co my z tym zrobimy, czyli jak my będziemy reagować na krytykę, czy też na wyrażenie opinii, czy też na pytania, które padają w naszą stronę. Chcielibyśmy, żeby nie padały, ale padają. W asertywności podstawą jest wyrazić siebie i być w zgodzie ze sobą, ale trzeba uczciwie to powiedzieć. Asertywność nie jest narzędziem wywierania wpływu. Czyli to, czy ciocia Mariolka się następnym razem powstrzyma od wyrażenia swojej opinii, to my na to specjalnie wpływu nie mamy. Natomiast nasze prośby o to, żeby się powstrzymała, mogą zostać wysłuchane. To znaczy, im bardziej będziemy ciocię Mariolkę konfrontować z tym, że my tak nie chcemy, a ona tak robi, tym większa szansa, że pewnego dnia cioci się wyostrzy ta kwestia i każda kolejny tekst, znaczy na kolejne święta, czy kolejną imprezę, będzie taki owiany jeszcze wątkiem, robię to wbrew temu no, tej osobie, która powiedziała mi wprost, że nie chce. No i teraz kwestia, jak reagować na tego typu sytuacje. Wezmę najpierw na tapetę te sytuacje, kiedy wprost one to są uwagi krytyczne, czyli na przykład przytyło ci się, tak? Albo marnie wyglądasz, albo ten twój Krzysiu taki niegrzeczny. Uwagi krytyczne. No to tak naprawdę, gdyby uznać, co jest absolutnie zgodne z asertywnością, że krytyka jest niczym więcej niż wyrażeniem opinii. Może trochę nieporadnie, bo brzmi jak ocena, ale jest wyrażeniem opinii jednej z wielu, żeby nie powiedzieć miliona różnych opinii na ten sam temat, to gdyby uznać, co jest tak naprawdę pracą naszą nad sobą, że cokolwiek mi nie mówisz na mój temat, jest w rzeczywistości wyrażeniem twojej opinii. Nie jesteś wyrocznią prawdy i nigdy nie będziesz, jakkolwiek by była postawiona ta sytuacja. Ponieważ jest wyrażeniem opinii, no to krótko mówiąc, mogę się z tą opinią zgodzić lub nie. Ale to jest trudne. To jest trudne. Nikt nie powiedział, że będzie tak. No, bo my skupieni jesteśmy na tych negatywnych informacjach, które do nas spływają. Ja co prawda z troszeczkę innego pola, nie tego świątecznego, ale szkoleniowego. Pamiętam, jeżeli pamiętam jakieś opinie ze szkoleń, to te takie kropeczki, takie szpileczki malutkie, które się zdarzały, gdy coś się komuś nie podobało. Nawet jeżeli 99,9% opinii było w porządku, ale komuś się jednemu nie spodobało, to ja do dzisiaj te opinie pamiętam. I tak ja wiem. Trudno i w jest tym powiedzieć. Jest w zasadzie kłopot. I w tym jest kłopot, że my właściwie nawet można by powiedzieć, że mamy 99% opinii pozytywnych, 1% opinię negatywną i nasz cały mózg, serce również skupia się na tym 1%. W tym jest kłopot, ponieważ nawet uczciwie byłoby chociaż statystykę wziąć pod uwagę, a ona przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Więc prawda jest taka, Asiu, że my nie mówimy o tym, że w asertywności w sumie najprostsze to jest wyuczyć się tekstu, ale żeby ten tekst wyszedł z buzi w czasie świąt, tym bardziej, to już jest najtrudniejsza sprawa, bo nad tym trzeba pracować dużo wcześniej. Trzeba pracować w zasadzie nad akceptacją własnego punktu widzenia na swój własny temat. Czyli
patrzę na to moje dziecko, jest żywe, wszędzie go pełno, tak? To nagle się nie okazało w czasie świąt tak naprawdę, że ono jest żywe albo czasami kogoś szturnie, albo powie cioci Marysi, że ma brzydką buzię albo coś tam, tak? Wiedziałam już to wcześniej, jak to dziecko się zachowuje. Mogłabym nawet zacząć się nad tym zastanawiać, czy nie zgodzić się z taką opinią. Ale to jest, powiedziałabym, nawet wyższa szkoła jazdy. Natomiast praca nad podstawą reakcji asertywnej jest uznanie, że cokolwiek nie mówisz na mój temat i cokolwiek ktokolwiek nie mówi na mój temat, jest to jednostkowa opinia. Może ją podziela więcej ludzi. Ale nie o to chodzi, żeby w tym momencie uznawać, bo chciałabym zapytać się, to ile procent ludzi musi uznawać tą samą opinię, żeby ona była prawdą o mnie. Nadal nie będzie, niezależnie jakbym tego nie uznała, więc rzeczywiście jest to trudne, bo tą historię trzeba zacząć wcześniej, przyglądania się sobie i akceptowania w zasadzie siebie, ze swoimi ułomnościami, tak? Uznawania, że nie jestem perfekcyjna i nie będę, że popełniam błędy i będę je popełniać. To jest rzeczywiście, to jest ta historia, którą muszę sobie zapodać, żeby później, kiedy ciocia mi mówi, że ten twój Krzysiu taki niegrzeczny, to ja, żebym mogła spokojnie spojrzeć cioci w oczy i powiedzieć: ciociu, zgadzam się z tobą. I wyobraź sobie, to celowo zatrzymałam trochę głos, bo wyobraź sobie tą sytuację, kiedy ciocia słyszy: zgadzam się z tobą. Ciocia już nie ma nic więcej do powiedzenia. Ciocia zaczyna do niej docierać, że niezależnie jaką ma opinię na mój temat i mojego dziecka, to ta opinia mnie nie niszczy, nie rusza. Tak, tylko oczywiście ona, żeby mnie nie ruszała, muszę zrobić tą drogę wcześniej. Albo powiem: ciociu, jestem innego zdania. Rzeczywiście widzisz taki kawałek zachowania Krzysia, ja widzę różne, jestem innego zdania. Mhm. Zastanawiam się, jak to by było, gdyby ta ciocia zaczęła mimo wszystko drążyć temat, gdybym ja powiedziała: tak, zgadzam się z tobą, no co ona by odpowiedziała: no a i co zamierzasz w związku z tym zrobić? I zastanawiam się, wiesz, gdzie jest to taka granica, gdzie nam po prostu nerwy mogą puścić. No tak, powiedziałabym tak, im bardziej mamy to przerobione w sobie, tym łatwiej będzie nam zareagować na ten drugi i trzeci tekst. Ale Asiu, może przy tej okazji możemy też przejść do tego wątku pytań, bo mówiłaś też o takich przykładowych pytaniach, tak, kiedy ślub, a jak tam twój chłopak i tak dalej, tego typu rzeczy. Czyli padają pytania, tak, tak jak co zamierzasz z tym zrobić, padają pytania, które gdzieś no nie są dla nas komfortowe, tak. Prawda jest taka, że one są jakie są, ale albo my się czujemy niekomfortowo w obliczu tych pytań, albo po prostu czujemy się no swobodnie. Więc jakby trochę prowokuję, ale powiem, że to, jakie są pytania, jakie padają pytania, to one są trudniejsze lub łatwiejsze w zależności od tego, jak my je przyjmujemy. I to jest znowu ta praca nad sobą. Więc jeśli ciocia mi zada pytanie, no i co zamierzasz z tym zrobić? A ja mam to w sobie przerobione i wiem, że nie wychowam dzieci perfekcyjnie. I wiem, że cały czas pracuję nad tym, żeby ich zachowania były bardziej adaptacyjne dla nich i dla otoczenia, tak powiem, to jeśli ja mam akceptację swojej nieperfekcji, to ja powiem: ciociu, cały czas jestem w drodze. Jak zapytasz o to samo za rok i za 5 lat, pewno usłyszysz tą samą odpowiedź. Natomiast, i tutaj przechodzimy do jeszcze jednej formy, którą myślę, że warto w sobie ćwiczyć, to jest
Natomiast zastanawiam się, ciociu, czemu o to pytasz? Albo, ciociu, czy to jest pytanie, czy to jest oczekiwanie? Tak? I to ja nie chcę powiedzieć, że to jest proste do zrobienia. Chcę powiedzieć, że nad tym się po prostu czasami miesiące, a może lata pracuje. A może ileś tych świąt musi minąć i na tą czwarte, piąte święta będziemy gotowi na pewne zachowania, ale zawsze możemy zadbać o kolejne święta i powiedzieć: wujku, wujek ciekawy jest odnośnie mojego życia prywatnego, nie, seksualnego, czy ciekawy odnośnie moich decyzji życiowych. Natomiast chcę powiedzieć wujku, że odbieram je, te decyzje, jako moją prywatną sprawę, pewno inaczej podejmuję je, niż wujek podjął w swoim życiu. I jeszcze chcę powiedzieć, że nie czuję się komfortowo, kiedy święta stanowią okazję do zadawania po raz kolejny tych samych pytań mi. Jeśli będę gotowa wujkowi powiedzieć, to wujkowi powiem. Czyli chodzi mi o to, my to nazywamy asertywność proaktywna, czyli wychodzę sama trochę z inicjatywą odnośnie przyszłości. Jak powiedziałam, że asertywność nie jest sposobem na wywieranie wpływu, to chcę powiedzieć, że ten wątek asertywności proaktywnej, kiedy z własnej inicjatywy podejmuję komunikat i mówię o tym, że byłoby mi łatwiej, gdyby wujek tych pytań nie zadawał. Byłoby mi łatwiej, gdyby wujek nie miał pretensji do mojego sposobu podejmowania życiowych decyzji czy coś takiego. To jest moment, który najbardziej zatrzymuje odbiorcę na tym, co robi, ponieważ w tym momencie padło oczekiwanie. Więc wyobraź sobie, że to, czwarty rok z rzędu wujek słyszy to samo oczekiwanie, słyszą je wszyscy. To wujka pytanie staje się coraz bardziej wścibskie, jakby tak w takim odbiorze pozostałych. Tak? Ona mówiła, że nie chce, a on to robi. Więc oczywiście to jest kwestia, kto ma kiedy gotowość, ale ja pewno przy maksymalnie trzecim razie bym zapytała się wujka: wujku, jak mam to rozumieć, że proszę wujka trzeci rok z rzędu o to, żeby wujek mi pewnych pytań nie zadawał, a wujek nadal to robi. Zastanawiam się, jak mam to rozumieć. Tak? I to jest takie skonfrontowanie z pewną powtarzalnością, na ile moje potrzeby są dla kogoś ważne. Więc jakby o tym myślę, że można by również w taki sposób zadbać o siebie przy okazji świąt. A powiedz mi, bo mówimy o rozmowie między dwiema osobami, a co w sytuacji, kiedy tę naszą rozmowę słyszą jeszcze osoby z boku? Kiedy my, jako osoby trzecie, powinniśmy zareagować i stanąć w obronie osoby, która nie chce na przykład odpowiadać na pytania? Czy powinniśmy założyć, że sama sobie poradzi? Czy powinniśmy wchodzić między nich, między ich rozmowę? To jest bardzo ważne pytanie i bardzo za nie dziękuję, bo mi by umknęło, a rzeczywiście jest to mega istotna kwestia w asertywności. W asertywności stajemy w obronie siebie samych, stajemy w obronie nieletnich dzieci, stajemy również w obronie osób pełnoletnich, rodziców czy dzieci, pod warunkiem, że w sposób obiektywny te osoby nie mogą zadbać o siebie, tak? Czyli jak na przykład mam mamę niepełnosprawną na wózku i ktoś by popychał wózek mojej mamy i ona nie była w stanie zablokować tego zachowania, to ja powinnam, znaczy z punktu widzenia asertywności mam prawo wystąpić w jej imieniu. Natomiast co do zasady, jeśli ktoś ma możliwość zadbania o siebie, możliwość, nie jest chory psychicznie, tak? Bo jakby ma nierozwinięte pewne kompetencje, być może wystarczająco, ale to nie jest powód, żeby odbierać komuś prawo do zadbania o siebie. To
to jest, gdybym wystąpiła, na przykład ktoś ciebie pytał, jesteśmy przy tym samym stole wigilijnym i ktoś ciebie pytał, no jak tam Asiu, bo coś słabo w naszej rodzinie, to się ma po piątce dzieci, a u ciebie gorzej z tym tematem i ty milczysz, to gdybym ja wystąpiła w twoim imieniu, to tak jakbym odbierała tobie prawo do samodecydowania, na przykład do uznania, czy jak się czujesz w tej sytuacji i czy milczenie, czy reakcja jest bardziej w zgodzie z tobą. I to może brzmi dość rewolucyjnie, ale co do zasady nie mam prawa odbierać tobie tej decyzji. Być może ciebie zupełnie to pytanie wujka Stefana, naszego wspólnego wujka, zupełnie nie rusza. Być może słuchając tego dajesz sobie jakąś inspirację, a ja wyskakuję z moim, bo mnie by ruszyło to pytanie. Powiem więcej, nawet jeśli szłybyśmy na tą Wigilię razem i ty byś mówiła, jak wujek Stefan, ciekawe czy wujek Stefan po raz kolejny zagai o ilość moich dzieci, to nadal nie miałabym prawa występować w twoim imieniu. A co jeśli... Dlatego, że jakby to jest twoja decyzja, czy w danej sytuacji chcesz zareagować i jak. A co jeśli my milczymy jako osoby atakowane takim pytaniem, bo liczymy na to, że ktoś nas uratuje? To znaczy, że powinniśmy pracować nad własną asertywnością. Uwaga, w tym aspekcie dawania ludziom prawa do samodecydowania, a nie, że jest oczywiste, że będą, wejdą w rolę ratowników. Ale Asiu, jak słyszałam, jak zaczęłaś zadawać to pytanie, co jeśli, to mam ochotę zadać inne. A co jeśli chcesz przemilczyć pytanie wujka Stefana, bo masz absolutne doświadczenia, że milczenie spowoduje, że wujek Stefan zamknie buzię, bo nie będzie miał pożywki do gadania dalej, a ktoś z rodziny zrobi niby w twoim imieniu z tego temat i powie, a jak ty możesz za Asię decydować w takich sytuacjach? Asia ma dosyć dzieci albo coś tam i robi się temat na 2 godziny. I więc jakby tak w kontrze powiem, każda reakcja może być dla kogoś trudna, tak? Ale właśnie uproszczeniem jest uznać, że ktoś ma prawo decydować za siebie. Asiu, rozmawiamy o świętach w takim kontekście trudnych pytań, niewygodnych pytań, sytuacji, w których nie chcielibyśmy, nie chciałybyśmy być. Ale na zakończenie naszej rozmowy chciałabym, żeby tu jednak był ten pozytywny element, bo przecież święta mogą upłynąć nam w dobrej, miłej atmosferze, więc z twojej perspektywy, co zrobić, żeby przy świątecznym stole było po prostu miło? No tak, to jest chyba najtrudniejsze na dzisiaj pytanie, choć myślę sobie, że biorąc pod uwagę ten aspekt asertywności, to wyobrażam sobie, że jeśli weźmiemy te wątki asertywne, które są z kawałka wyrażania poglądów, które w naszym przynajmniej odbiorze, nie wiemy co wywołają, ale w naszym odbiorze służą relacji, czyli mówienia fajnych rzeczy komuś, takie, które zauważamy u niego, albo dziękowania za obecność, która w dużej mierze daje nam poczucie radości. Dziękowania ludziom za to, członkom rodziny, bo wiemy, że za rok może być już trudniej o taki kontakt na przykład, jest na pewno czymś, co jest, o ile oczywiście jesteśmy w zgodzie ze sobą, tak? Bo w asertywności to jest podstawa. To jest coś, co na pewno możemy dać rodzinie, co może czasami spowodować, że zupełnie inne będzie całe spotkanie. Tak, dziękuję, że tu jesteście, albo cieszę się, że mamy tą okazję na spotkanie.
bo tych okazji coraz mniej. A czasami złapię się na tym, że mi brakuje to żartu wujka Stefana, to ciekawej historii ciociu twojej, ciociu Mariolko i tak dalej. Tak? Czyli to są takie rzeczy, które mogą spowodować, że jeśli intencja kogoś była niedobra, bo chciał nam dowalić tą ilością dzieci, których nie mamy, albo tym partnerem życiowym, którego nie mamy, to wyjście z takiego miejsca bardzo pozytywnego może spowodować, że trudniej będzie komuś otworzyć taką sarkastyczną buzię. Zatem miłych, sympatycznych, dobrze spędzonych świąt. Życzymy naszym słuchaczom, sobie również. Asiu, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Doktor Joanna Rajang, doktor psychologii, a także wykładowczyni na studiach podyplomowych na kierunkach psychologia w biznesie, coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów w Wyższej Szkole Bankowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, Asiu. Dziękuję za zaproszenie i dziękuję za to spotkanie.